wszyscy przedstawiciele trzech stacji jesteśmy razem w szczytnym celu. No i oczywiście też ten plebiscyt nie mógłby się odbyć, gdyby nie ci, którzy wpadli na ten pomysł i cały czas bardzo mocno go wspierają i realizują. Zapraszamy na scenę panią Monikę Krokiewicz, członka zarządu wydawnictwa Bauer, partnera plebiscytu. Państwu. Ogromnie serdecznie witamy na 9. już finale plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności. Za chwilę z wielką przyjemnością poznamy laureatów tegorocznych. Dobry wieczór Państwu. To jest bal Gwiazd Dobroczynności. Czyli po pierwsze dzisiaj mamy się bawić. Po drugie napełnić serca, duszę różnego rodzaju endorfinami dzięki działalności dobroczynnej. No i co jest najważniejsze, uhonorować, nagrodzić, klaskać i podziwiać gwiazdy, które się społecznie angażują, bez których ten bal nie byłby takim balem i nie byłby zwieńczeniem ważnej akcji społecznej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I absolutnie pozytywne ciśnienie. Drodzy Państwo, teraz w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i partnera głównego magazynu Show witamy nominowane gwiazdy, laureatów plebiscytu i członków kapituły plebiscytu. Dziękujemy oczywiście partnerowi plebiscytu i portalu www.gwiazdydobroczynności.pl Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie partnerowi i przyjacielowi plebiscytu, firmie Lek'an. Witamy także patrona plebiscytu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dziękujemy naszym patronom medialnym, już o tym dzisiaj mówiłyśmy, telewizjom TVN, TVP2, Polsat oraz magazynom Pani i Twój Styl. Tak jest, wielkie brawa. A my, proszę Państwa, dzisiejszy wieczór to święto organizacji pozarządowych, firm odpowiedzialnych społecznie, a przede wszystkim gwiazd dobroczynności. Te twarze znamy z telewizji, te twarze znamy ze świata mediów, ze świata sportu. Podziwiamy oczywiście ich dokonania, ich wyczyny, ale przede wszystkim podziwiamy ich dobre serce, ich działalność dobroczynną, charytatywną. Jak co roku, drodzy Państwo, w trakcie balu we foyer odbywa się charytatywna akcja, aukcja cicha. Warto o tym pamiętać już teraz, ponieważ możecie Państwo na spokojnie potem w przerwie po tej części oficjalnej zapoznać się z tymi wspaniałymi przedmiotami, które zostały ufundowane i ofiarowane przez gwiazdy, które wspierają dzisiejsze spotkanie. Można wylicytować m.in. zaproszenie na plan serialu W rytmie serca wraz ze scenariuszem pierwszego odcinka serialu, ale także zdjęciem Mateusza Damięckiego z autografem. Jest także płyta winylowa od Agi Zarian, którą zresztą Państwo dzisiaj będą mieli możliwość osobiście zobaczyć i poznać. Torbę Lamilu od Katarzyny Zielińskiej. Kasia jest też z nami, więc myślę, że nawet może osobiście wręczy. Książkę od Bartka Jędrzejaka. Męska sprawa o brodach, zaroście, fryzurach, pielęgnacji i nie tylko. A ja wiem, że tych wspaniałych przedmiotów jest naprawdę bardzo dużo. A ja nawet wiem, że twoja książka kochana jest też, prawda? Bóg w wielkim mieście czeka tam na licytację i anioł też od ciebie. Faktycznie tak jest bardzo dużo, ale ja też zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć do takiego kącika dobrych prezentów i to jest propozycja dla tych z Państwa, którzy lubią niespodzianki. Działa to tak, że zostawiamy 100 zł, a dostajemy nie wiadomo co, ale nam się udało podpytać, że rzeczywiście warto, bo to, co się tam znajduje, to są nagrody, które znacznie przewyższają tą wartość właśnie tych 100 zł. Także to jest taka propozycja dla tych, a może na walentynki na przykład taka propozycja, że oczywiście. Podobno bardzo, bardzo fajne propozycje dla pań tam. To jest kącik dobrych prezentów, tam we foyer, tam zapraszamy. Zapraszamy. Oczywiście, proszę Państwa, dochód z balu przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, z którego środki przeznaczone są, uwaga, na wsparcie ważnych projektów społecznych. No i laureaci ubiegłorocznej edycji zrealizowali wiele takich projektów, między innymi właśnie z funduszu wspieranych przez siebie organizacją.
To są konkretne osoby, konkretne działania i teraz chciałybyśmy Państwu powiedzieć, komu konkretnie udało się pomóc. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach zakupiło koncentratory tlenu służące osobom z chorobą nowotworową. Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą otrzymane środki przeznaczyła na rehabilitację jednego z podopiecznych. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przekazało darowiznę na działalność Klub Dobre Flow. To placówki wsparcia dziennego dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Fundacja Herosi zakupiła panele zabawowe i edukacyjne, które służą dzieciom przebywającym w Klinice Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. A Fundacja Przemek Dzieciom zakupiła nowy, lżejszy wózek inwalidzki dla Kamila, swojego podopiecznego. Jak sami Państwo słyszą, tych projektów i inicjatyw, które mogły się odbyć dzięki właśnie naszym gwiazdom, jest bardzo dużo. Czas także powiedzieć, co dzisiaj gwiazdy otrzymają. Tradycyjnie już oczywiście statuetki, ale także czek, który będą mogły przeznaczyć na przez siebie wybrany cel. Już za chwilę przedstawimy nominowanych, a także laureatów, więc czas teraz, by wszystkich, absolutnie wszystkich, nagrodzić brawami i podziękowaniem. Szanowni Państwo, w obecnej 9. edycji plebiscytu finalistów wyłoniła kapituła w składzie z ramienia organizatorów plebiscytu Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, i Monika Krokiewicz, członek zarządu wydawnictwa Bauer. W kapitule zasiedli również brawa, tak, to jest. W kapitule zasiedli również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz partnerów plebiscytu. Krystyna Oldrich-Holz, prezes Fundacji Polsat. Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Ambasador Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pan Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Danuta Hanna Jakubowska, PR menadżer LegAm. I Jerzy Karwalis, mentor Fundacji Dobra Sieć. Oraz przedstawiciele świata mediów: Nina Terentiew, członek zarządu i dyrektor programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN oraz Ewa Wojciechowska, szef działu PR Telewizji Polsat. Brawa dla nich. A teraz, drodzy Państwo, mam bardzo ważną wiadomość. Kapituła wyłoniła 15 finalistów, po czym głos zabrali internauci. To oni, głosując na stronie www.gwiazdedobroczynności.pl, wybrali również laureatów. Przed nami pierwsza kategoria, społeczeństwo. To nominowani, czyli ci, którzy starają się niwelować dzielące nas różnice. Poświęcają swój czas, by promować ideę równości, tolerancji, solidaryzują się z osobami dyskryminowanymi i wspierają inicjatywy przeciwdziałające wykluczeniu. Drodzy Państwo, czas zatem poznać nominowanych w pierwszej kategorii. Joanna Brodzik, założycielka Fundacji Opiekun Serca, której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w starcie w dorosłe życie. Od wielu lat angażuje się w organizację festiwalu Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. W 2017 roku prowadziła również 11. edycję konkursu kulinarnego Kucharz Doskonały dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Anna Dereszowska jest ambasadorką stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Aktorka włączyła się w dwie kampanie rekrutacyjne. Pierwsza odbyła się pod hasłem Szukamy mamy, a druga Szukamy rodziców SOS. Anna Dereszowska wspiera również organizację Kwiat Kobiecości i pomoc mierzoną kilometrami. Krystyna Janda została w 2017 roku twarzą kampanii Sudan Głoduje, prowadzonej przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Aktorka zaangażowała się w działania promujące sterylizację zwierząt oraz adopcję psów i kotów ze schronisk. Wspiera też akcje i organizacje walczące o prawa kobiet i ochronę ofiar przemocy domowej.
Natalia Kukulska, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, zaangażowała się w kampanię na 30-lecie organizacji i między innymi dzięki jej pomocy udało się zebrać 250 tysięcy złotych na potrzeby ich usamodzielniających się podopiecznych. Artystka wspiera również kampanię 1%, Powrót do Szkoły, Kampania Świąteczna i Szukamy Rodziców SOS. I kolejną osobą nominowaną jest Katarzyna Zielińska. Od 3 lat jest ambasadorką Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Dzięki jej zaangażowaniu, zainteresowanie problematyką autyzmu i działalnością fundacji w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrosło. Zapraszamy na scenę pana ambasadora Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który odczyta werdykt i wręczy nagrodę w kategorii społeczeństwo. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, z ogromną przyjemnością pragnę wypełnić zaszczytną powinność członka kapituły i kłaniając się nisko gwiazdom dzisiejszego wieczoru, przekazać Państwu, co następuje. Za wieloletnią, konsekwentną działalność na rzecz równouprawnienia, godnego traktowania i zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza na rzecz otwierania dla nich miejsc pracy oraz stwarzania innych możliwości łatwiejszego startu w dorosłe życie, jak również za ponad 20-letnie zaangażowanie w organizację Festiwalu Lubuskich Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, a także za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC21 Cała Polska Czyta Dzieciom, której jest ambasadorką, tytuł Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Społeczeństwo otrzymuje nominowana przez Fundację Opiekun Serca Joanna Brodzik. Zapraszamy na scenę bardzo serdecznie panią Joannę Brodzik. Dzisiaj w fantastycznym towarzystwie z podopieczną Fundacji Opiekun Serca panią Renatą Kraj. Niegasnący deszcz braw, taka była prognoza, kochani. Musimy spełnić tą prognozę, absolutnie. Gratulujemy serdecznie. Zanim poprosimy o zabranie głosu, zobaczmy, na czym polegała działalność pani Joanny Brodzik. Zapraszamy na krótki film. Myślisz, że jesteś odważny? Sprawdź się. Zobacz, kto tu jest niepełnosprawny. Zabranie głosu, laureatkę i jej podopieczną. Mikrofon należy do was. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim nie podopieczną, a moją cudowną współpracowniczkę, której głos mogliście usłyszeć na tym filmie. To właśnie Renata Galik, która oprócz tego, że jest wyjątkowo utalentowaną wokalistką, jest też wspaniałą poetką, cudownym przyjacielem i superwajzorką gry Zamiana, która pokazuje ludziom, co oznacza życie z porażeniem mózgowym. Dziś Renata spełnia swoje marzenie, bo kiedy pracowałyśmy na festiwalu Woodstock, przeprowadzając grę Zamiana, a ona w ciągu 2 dni przestawiła w głowach ponad 400 osobom, powiedziała mi, a na Woodstocku trzeba uważać, co się mówi, powiedziała mi, żeby się przeszła po czerwonym dywanie. No to ma. Kochani, zanim powiem w krótkich słowach, komu chciałabym podziękować, a tych osób jest dosłownie parę, nie będę was zanudzać, proszę, uczyńcie mi ten zaszczyt. Poprosiłam Renię, żeby wygłosiła dzisiaj przemówienie i bardzo jestem ciekawa tego, jak to zrobi. Bo to jest, oprócz tego, że utalentowana, bardzo uparta i z natury, jak wszystkie silne kobiety, apodyktyczna kobieta. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej niepowtarzalnej chwili z panią prezes Fundacji Opiekun Serca. Pani Joanna Brodzik jest osobą o wielkim sercu,
którym jest gotowa otaczać ludzi w potrzebie. To anioł w ludzkiej postaci. Pani Joanna nie chciała, żebym tego powiedziała, ale ja chciałam to powiedzieć. Swoją charyzmą zaraża innych, walczy ze stereotypami, podkreśla nasze potrzeby, które są takie same jak tak zwanych ludzi zdrowych. Jest całkowicie oddana osobom niepełnosprawnym. Na zeszłorocznym Woodstocku wspólnie z wolontariuszami prowadziliśmy grę zamiana. Ludzie młodzi losowali jednostkę chorobową i na chwilę mogli się przenieść w codzienne życie osób niepełnosprawnych. To uświadomiło im, że niepełnosprawność nie jest barierą w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Pani prezes dba również o rozwój artystyczny utalentowanej młodzieży. Bo sama nie umie śpiewać. Dzięki niej ja też mogę rozwinąć skrzydła. Dobro zawsze wraca. To jest motto naszej fundacji. Asiu, dziękujemy. I cię kocham. Jesteś niemożliwa. Powiedziałaś wszystko to, co nie miałaś powiedzieć. Oraz jeszcze nie przeczytałaś mi tam całego kawałka. Renia, pomożesz? Tak. Dobra. Słuchajcie, to więc jest parę osób, którym chciałabym podziękować. Przede wszystkim chciałabym podziękować wspaniałemu burmistrzowi Wlenia, z którego pochodzi Renia, Arturowi i jego żonie Agnieszce, że ich tutaj przywieźli i są dzisiaj z nami. Dziękuję wam bardzo. Chciałabym bardzo podziękować duetowi Paprocki i Brzozowski, którzy byli tak kochani, że narysowali marzenie Reni i stworzyli projekt tej pięknej, błękitnej sukni. Pani Dorotce Krawcowej, która tych 7 metrów jedwabiu podwijała na kolanach ręcznie, więc docencie to. Pani Oli z pralni, która tę suknię ratowała, kiedy wczoraj po odebraniu od pani Dorotki usiłowała mi wpaść w śnieg. Małej Agatce, mojej serdecznej przyjaciółce, która użyczyła swojego cudnego mieszkanka na rynku Nowego Miasta, żeby Renia i jej mama Ania mogły spędzić wspaniały weekend przed i po gali. Anetce, która nas zrobiła na bóstwa, to znaczy ją, a mnie tylko śmignęła, naszej make-upistce cudownej. Drużynie fundacyjnej, tym wszystkim, którzy oglądają nas teraz online i trzymają za nas kciuki, bardzo, bardzo was kochamy, wiecie o tym. No i jeszcze mnóstwo roboty, mówiłam, że sopodyktyczna. I ludzi, którzy na nas głosowali, ściskamy i bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Joasiu, jeszcze jedna rzecz. Gdybyś mogła powiedzieć, na co przeznaczasz ten czek, bo to taka tradycja. Muszę to obgadać z drużyną, ale mamy już pewien plan. Jest jeden chłopak, który nigdy w życiu nie miał domówki i mamy taki pomysł, żeby mu taką imprezę zorganizować. Czujemy się zaproszeni. I spełniamy marzenie. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Joanna Brodzik, laureatka pierwszej kategorii. Głowa, taka wiesz. Tak, a towarzyszył nam. Te emocje są tutaj naprawdę bardzo. To moment, żeby właśnie docenić tych, którzy poświęcają wiele czasu i wysiłku, wspierając organizacje niosące pomoc potrzebującym i wywołać uśmiech u tych, u którego tego uśmiechu brakuje. Oto oni. Poznajmy zatem nominowanych. Ewa Chodakowska. Od 3 lat współpracuje z fundacją One Day, zajmującą się wspieraniem dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi dla dzieci warsztaty motywacyjne i zajęcia sportowe. Angażuje się merytorycznie i finansowo w program kursów usamodzielniających dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńcze. Wielkie brawa. A
Anna Czartoryska-Niemczycka wspiera stowarzyszenie Piękne Anioły. Aktorka intensywnie promuje działalność stowarzyszenia, organizuje akcje pomocowe. W 2015 roku doprowadziła na przykład do powstania w Raciborzu Placu Zabaw przy stowarzyszeniu działającym na rzecz niepełnosprawnych dzieci, a także przy ośrodku opiekuńczo-terapeutycznym w Cyprzanowie. Wielkie brawa. Robert Korzeniowski. Od ponad 10 lat jest aktywnie zaangażowany w działalność UNICEF Polska. Włączył się do akcji Pamiętamy, Pomagamy, której celem była pomoc dzieciom w Nepalu. W maju 2017 roku jako pierwszy z polskich ambasadorów dobrej woli UNICEF złożył wizytę w kraju, w którym trwa wojna. Robert Korzeniowski wspiera ogólnopolską akcję społeczną Pomoc mierzona kilometrami. I kolejni, tym razem nominowani, bo pod tą nazwą kryje się dość dużo osób. Reprezentacja artystów polskich. Od lat bierze udział w wielu meczach charytatywnych. Jednym z nich był mecz z drużyną przyjaciół Fundacji Rób Dobro z Sosnowca, a dochód z wydarzenia został przeznaczony na leczenie 7-letniego Maćka, jej podopiecznego. Przedstawiciele reprezentacji artystów polskich w piłce nożnej czynnie wspierali również akcję Razem dla Serce Kajtka i akcję dla Franka. I tu oczywiście można bić brawo, drodzy Państwo. Teraz ostatnia nominacja. Grażyna Wolszczak współpracuje z Fundacją One Day. Jest członkinią Rady Fundacji. Angażuje swój czas i wizerunek w projekty Fundacji, a podczas ubiegłorocznej Wigilii, w której wzięło udział 350 podopiecznych Fundacji, zorganizowała warsztaty aktorskie, w których wzięło udział mnóstwo dzieci, które marzą o karierze aktorskiej. Drodzy Państwo, teraz czas na gorące brawa dla wszystkich nominowanych. I zapraszamy na scenę. Dzień dobry Państwu. To ogromny zaszczyt móc dzisiaj wręczyć tą nagrodę, ale ja chciałabym powiedzieć jeszcze jedną chyba dość ważną rzecz, że wszyscy nominowani dzisiaj zasługują na nasze ogromne brawa i na to, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli im dziękuję, bo robią fantastyczne rzeczy. Dzięki nim akcje charytatywne się odbywają, dzięki nim dzieci korzystają z naszej pomocy. Za to im wszystkim bardzo dziękujemy. No ale laureat musi być tylko jeden, więc pozwolę sobie go odczytać. Za mogący być wzorem wykorzystanie swojego wizerunku znanych, popularnych artystów w dobrej sprawie. Za przyciąganie innych do wspomagania organizacji pozarządowych. Za entuzjazm, waleczność i zaangażowanie w pomoc dzieciom. Za kontuzje, pot i łzy w wielu meczach charytatywnych. Tytuł Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Pomoc Charytatywna otrzymuje nominowana przez Fundację Rób Dobro reprezentacja artystów polskich. Zapraszamy tym samym na scenę reprezentację. Kłaniamy się też nisko pani Dorocie Wardyńskiej, która jest z nami, a ja wiem, że to jest wielki duch też właśnie tej organizacji. Chodź Dorotko do nas, ciebie nie może zabraknąć. To ty musisz z tymi panami na co dzień walczyć też. Więc to też jest twoje święto i twoja nagroda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w takim razie już teraz mogę zaprosić Was na film, jaka działalność charytatywna jest wykonywana właśnie przez reprezentację artystów polskich. Brawa dla reprezentacji, oczywiście, bardzo prosimy. Ja troszeczkę, dobry wieczór Państwu.
Jestem wzruszony, zaskoczony, zdenerwowany. Sytuacja dość nietypowa, ale zacznę w ten sposób, że to już prawie rzeczywiście 20 lat, jak zagraliśmy mecz i od tego się zaczęło z reprezentacją artystów włoskich, Nazionale Cantanti. Wtedy powołanie do tej drużyny, myśleliśmy, że to już jest to największe szczęście i największa radość, bo było to olbrzymie wyróżnienie. I naprawdę wielu moich kolegów, artystów, wszelakich kierunków artystycznych, muzyków, aktorów, malarzy, rzeźbiarzy, chciało w tej reprezentacji grać, bo później się okazało, że ci, którzy do tej reprezentacji nie trafili, bardzo o niej marzyli. Ale to był dopiero początek, my żeśmy sobie nie zdawali sprawy tak naprawdę, co to się zaczyna, bo to jest teraz już 19 lat, to jest 19 lat działalności charytatywnej, jeżdżenia po Polsce, po miastach małych, dużych, maleńkich, bo Polska to nie tylko Warszawa, Poznań, Kraków, to są malutkie miasta, miastko, to jest Brodnica, to jest Dębica, to są dziesiątki meczy, spotkań z ludźmi, to jest bardzo wiele oddziałów szpitali, to jest bardzo wiele konkretnych dzieci, to jest konkretnych zabiegów, na które grając w piłkę i przyjeżdżając zbieraliśmy pieniądze. To jest olbrzymia ilość licytacji, to jest olbrzymia ilość domów dziecka, to jest olbrzymia ilość wszelakich osób, które potrzebują pomoc, plus tych wszystkich, do których przyjeżdżamy, bo to jest też duża radość dla nich, kiedy gramy w tą piłkę, kiedy przyjeżdżamy, przecież my nie uciekamy, my tam z nimi zostajemy, robimy sobie zdjęcia. To jest duża, duża radość, którą niesiemy w ten sposób. Cieszymy się bardzo i dziękujemy Ewie Chruścickiej i Fundacji Rób Dobro za nominację, bo to posłużyło temu, że wygraliśmy. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, tym bardziej będziemy, nie wiem, starali się może wygrać Mistrzostwa Świata, które są w tym roku znowu w Rosji, w Moskwie, na które jeździmy od lat. To również akcja charytatywna. Może na kolejnej licytacji, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przepraszam, nasz mecz sprzeda się jeszcze drożej, bo w tym też uczestniczymy. Tak więc dziękujemy za to wszystkim Państwu. Rafał, Przemek, Grzegorz, Max, Piotr, Dorota i cała reprezentacja, której tu jeszcze z nami nie ma, bo to jest naprawdę szeroki skład tutaj. Ten szeroki skład to jest około 30-40 osób. Dziękuję całej reprezentacji, dziękuję kapitule, dziękuję paniom prowadzącym, gościom. No i pani Dorocie, bo rzeczywiście ona robi dużą, dużą robotę. To nie jest łatwo okiełznać. Tak, i w takim razie jeszcze czek przekazujecie. Dorotka. Czek na kwotę 5000 zł przekazujemy Fundacji Rób Dobro Ewie Chruścickiej, która zgłosiła nas do tego plebiscytu, ale nie tylko dlatego, że nas zgłosiła, ale dlatego, że robi bardzo dużo dobrych rzeczy, a jest na początku swojej drogi i na pewno te pieniądze przydadzą jej się, żeby rozwijać swoją fundację. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i gratulujemy. Reprezentacja Artystów Polskich, kolejny laureat tego roku.